bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę mówiła wystarczająco głośno, bo skarżą się, że w telewizji za cicho mówię. Po prostu mam taki sposób cichego mówienia. Nie wiem czemu, że coś mam rocze pod nosem, więc... Nie, bo pewnie tu będzie straszny podźwięk, więc po prostu postaram się mówić w miarę głośno. No więc jako temat wybrałam reparacje wojenne, kicz pojednania i niemiecką politykę pamięci. Dlaczego? No dlatego, że temat reparacji wojennych jest obecnie bardzo szeroko dyskutowany w Polsce. Jest to też, był to temat także w relacjach polsko-niemieckich przez tą pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pozycje były dość jasno zarysowane. My chcemy 850 miliardów od Niemców, Niemcy nie chcą nam ich dać. Więc tutaj strona niemiecka pozostaje twardo po swojej stronie, na swoim stanowisku. A równocześnie mamy, przyjechał pan prezydent Frank-Walter Steinmeier, mówił nawet po polsku, kajał się, po raz kolejny przyznawał się do winy. I mamy więc taki troszeczkę sprzeczny przekaz, czyli mamy z jednej strony szerokie gesty symboliczne, a z drugiej strony mamy no, brak woli przełożenia tego na jakiś tam poziom realny. No i oczywiście w tle przez ostatnie lata widzieliśmy pewną zmianę, tak nam się w każdym razie wydaje, stosunku Niemców do swojej historii, czyli mamy po pierwsze polskie obozy, tak, które się pojawiają w niemieckich mediach i nie tylko. Mamy no, takie określenia jak naziści, prawda, naziści z kosmosu, którzy niby się wzięli znikąd i tych biednych Niemców najpierw okupowali, a potem wszystkich innych. Na prezydent Niemiec Joachim Gauck w 2015 roku, pamiętam 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, był w Dachau no i złożył hołd poległym żołnierzom sowieckim, którzy zasługują jego zdaniem na wdzięczność, szacunek, ponieważ wyzwolili Niemców spod jarzma nazizmu, tak to nazwał. Czyli pierwsi byli wyzwoleni Niemcy, a następnie reszta. No, w każdym razie pani kanclerz Angela Merkel, jak ona w swoim wystąpieniu z tej samej okazji w Dachau słowa Niemcy nie użyła ani razu. No się nie pojawiło w jej wystąpieniu w ogóle. Więc to jest, tu jest właśnie pytanie, dlaczego ta narracja się tak układa, dlaczego Niemcy tak robią, bo przecież przekonanie w Polsce nie tylko było takie, że Niemcy się dzielnie rozliczali z tej swojej historii, z tej no, mało chlubnej przeszłości. Ale myślę, że ogólnie mamy troszeczkę fałszywy obraz tego, jak to wyglądało w Niemczech, ponieważ tak naprawdę po II wojnie światowej, czyli wojna się skończyła, to w niemieckim społeczeństwie panowało poczucie porażki przede wszystkim i to poczucie było dominujące, czyli że nie Niemcy jako naród poniosły porażkę, że zostały pokonane, było takie poczucie straty, ogromnej straty po tym, co było budowane przez te 12 lat wcześniej. No i równocześnie Niemcy mieli u siebie aliantów, mieli Amerykanów, mieli innych aliantów zachodnich, w Niemczech zachodnich, tam ze wschodnich byli Sowieci. No i było takie poczucie, to jeszcze wzmacniało to poczucie pokonania, że w zasadzie Niemcy są okupowane. Przecież dzisiaj alternatywa dla Niemiec, jej politycy też mówią o amerykańskiej okupacji. Tak? To jest sentyment, którego antyamerykanizm niemiecki także stąd się bierze. On jest szczególnie silny na, o dziwo, na skrajnej prawicy i wśród socjaldemokracji i partii lewicowych, które podzielają negatywne nastawienie do Stanów Zjednoczonych. To się bierze właśnie z tego, że Niemcy były pokonane i to poczucie pokonania było bardzo duże. Ja czytałam, bo mi wpadła w ręce książka niejakiego Jürgena Torwalda, to taki niemiecki dziennikarz, który napisał książkę pod tytułem Wielka ucieczka. Ona ukazała się w 1949 roku, co jest bardzo ciekawe. Ona się ukazała świeżo po wojnie. I właśnie tam Torwald opisuje w dramatyczny sposób, jak to Sowieci tak poszli na Berlin, jak to gwałcili Niemki, jak to było straszne. Jak oni próbowali uzyskać pomoc od zachodnich aliantów, jak to zachodni alianci ich porzucili.
zdradzili. I jak to by było zupełnie inaczej wszystko, jak Europa byłaby piękna i wspaniała, gdyby nie ci źli alianci zachodni. Czyli to jakby 49 rok to nam pokazuje, to była bardzo popularna książka, w której się bardzo dobrze sprzedała. To pokazuje, jakie panowały nastroje od razu w tych pierwszych latach po wojnie. No i oczywiście natychmiast rozpoczęto budowę nowego niemieckiego demokratycznego państwa, tylko że trzeba sobie to wyobrazić tak, że to też było narzucone odgórnie. Zarówno niemiecka ustawa zasadnicza, jak i cały system polityczny Niemiec został stworzony w zasadzie przez aliantów. Niemcy w tym nie mieli większego udziału. No i oczywiście wszyscy zakasali rękawy, a denazyfikacji, rozliczenia nie było. Nie było. Te pierwsze lata po wojnie, powiedziałabym, że pierwsza dekada, to był okres całkowitego przemilczenia tej najnowszej, tych wydarzeń, które miały miejsce. I Niemcy po prostu dominowało taka potrzeba zapomnienia. Zapomnienia także oczywiście o tej porażce. No i Niemcy dostali coś o nazwie patriotyzm konstytucyjny. Ten patriotyzm konstytucyjny miał im zastąpić ciągoty narodowe, patriotyzm klasyczny. Niemcy mieli się już nigdy więcej nie porwać w ten sposób, jak właśnie dali się porwać przez Hitlera. No i to został im stworzony cały system. Zdecydowano się na plan Marshalla. Przecież mógł być plan Morgenthaua, ale Amerykanie z różnych względów się na plan Morgenthaua nie zdecydowali. Między innymi dlatego, że po prostu Niemcy zachodnie były im potrzebne jako państwo frontowe, biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie Berlin Wschodni były Sowiety i te Niemcy zachodnie bezpośrednio z Sowietami graniczyły państwem frontowym. I w związku z tym nie mogły być po prostu polem ziemniaków. To miały zbyt duże strategiczne znaczenie. Czyli plan Marshalla także został wdrożony właśnie z tego powodu. I amerykańskie bazy oczywiście zostały ustanowione w Niemczech, gdzie są do dziś. Dzisiaj Niemcy oczywiście już nie są państwem frontowym. Państwem frontowym jesteśmy my. To nasze wejście do Unii Europejskiej zrobiło z nas państwo frontowe. Więc to my, tak. Tak, oczywiście, teraz my jesteśmy. No więc na początku była ogromna potrzeba zapomnienia, no i jednocześnie oczywiście mamy drugie Niemcy, to są NRD i w NRD także nie było żadnego rozliczenia z przeszłością. NRD-owcy to rozwiązali w dosyć prosty sposób. Hitler, NSDAP były wykwitem zachodniego imperializmu, a w związku z tym odpowiadały za nie wyłącznie Niemcy zachodnie. Niemcy wschodnie, jako te dobre Niemcy, nie miały z tym nic wspólnego i dlatego nie muszą się z tej przeszłości rozliczyć. I żadnej denazyfikacji rozliczenia we wschodnich Niemczech nie było. To było winą i problemem zachodnich imperialistów tam po drugiej stronie. I tym samym problem został rozwiązany. Ja nie oglądałam zbytnio pilnie Czterech Pancernych i Psa, natomiast zauważyłam, że tam zawsze gdzieś się pojawia się dobry Niemiec. I to jest zawsze dobry Niemiec z NRD. No to właśnie było na tej zasadzie. To znaczy były dobre Niemcy i złe Niemcy. To że te złe Niemcy też uczestniczyły, to zostało całkowicie zamiecione pod dywan. No i tak naprawdę pierwszy moment takiego zderzenia się Niemiec zachodnich oczywiście z historią przyszło, kiedy trzeba było zapłacić odszkodowanie państwu Izrael, czyli Żydom. To nastąpiło w 1952 roku. Dlaczego nastąpiło? Niemcy po prostu nie miały innego wyboru. Niemcy jako państwo po 1945 roku były wykluczone ze wspólnoty międzynarodowej. Mamy wspólnotę międzynarodową, państwa. Niemcy po prostu były całkowicie sekowane, wykluczone i potrzebowały wsparcia państwa Izrael, żeby do tej wspólnoty międzynarodowej wrócić. Także dlatego, że od chwili, kiedy wojna się skończyła i w zasadzie Amerykanie decydowali o losach Niemiec, Niemcy bardzo chciały wyjść z tej sytuacji, znaleźć się chociażby, dążyły do tego, żeby znaleźć się jako równorzędny partner Stanów Zjednoczonych na wysokości oczu. No a tu były po prostu państwem pariasem, tak? I chodziło o to, żeby z tego wyjść. I do tego Izrael był niezbędny, ponieważ państwo żydowskie powstało w 1948 roku, miało ogromne problemy, żeby było dosyć słabo rozwinięte wówczas, potrzebowało dużo pieniędzy na rozwój. W związku z tym w 1952 roku doszło do porozumienia i Niemcy wypłaciły państwu Izrael chyba początkowo jakieś 3 miliardy marek,
a równocześnie 450 milionów dolarów popłynęło do Światowego Kongresu Żydów. Światowego Kongresu Żydów, który, jak wiadomo, jako lobby jest bardzo silny, przecież silnie wpływa na politykę amerykańską. A tak naprawdę w międzyczasie, no potem jeszcze do 65 roku poszło jeszcze 4,5 miliarda dolarów do państwa Izrael. Chyba do 2000 roku, takie znalazłam dane, w sumie Niemcy zapłacili 38,6 miliardów dolarów na poczet państwa Izrael. Można powiedzieć ze spokojnym sumieniem, że Niemcy zbudowały państwo Izrael w dużej mierze. Czyli pieniądze płynęły. Przy czym Niemcy były w pozycji słabości, dużej słabości i politycznej, i gospodarczej. Nie liczyły się na arenie międzynarodowej. W związku z tym także było łatwo na nich wymusić różnorodne koncesje. No więc pieniądze poszły i tak naprawdę rozliczenie z okresem III Rzeszy nadeszło dopiero z ruchem 68. To się odbyło pod hasłem wywietrzenia starego zaduchu. Tak to się nazywało dosłownie, kiedy było hasło przewodnie, że jak to mówię, der Mief von tausend Jahren unter den Talaren, czyli pod tak togami smród tysiąca lat. Chodziło o tysiącletnią rzecz oczywiście i tak dalej. Więc to trzeba było wywietrzyć i tym się zajęła głównie lewica. No i rozpoczęła się wtedy rzeczywiście taka, można powiedzieć, wiwisekcja. Został prześwietlony każdy aspekt kolektywnej zbrodni. Ja pamiętam z moich czasów szkolnych jeszcze w latach 80., jak nam pokazywali jakieś filmiki z obozów koncentracyjnych, dzieci potem szły do domu i pytały dziadka, co robiłeś, prawda, gdzie byłeś, co robiłeś, w czym uczestniczyłeś. Potem się okazywało, że dziadek z trudem przeżył gdzieś tam pod Stalingradem, ale nieważne. W każdym razie było takie nastawienie, że trzeba to wszystko przełożyć. Tylko że oczywiście lewica traktowała to także instrumentalnie. Ponieważ to służyło także do tego, żeby na bazie tego antytotalitarnego konsensusu, tak to zostało nazwane przez Amerykanów w 1945, antytotalitarny konsensus. On miał dotyczyć obu systemów totalitarnych, które miały w Niemczech już nigdy więcej nie chwycić. I ten antytotalitarny konsensus posłużył do tego, żeby w zasadzie każdego okładać nazistowską maczugą, który się nie zgadzał, i żeby dokonać długiego marszu przez instytucje, i to właśnie sprawiło, że Niemcy stały się tolerancyjne, wielokulturowe i otwarte. Oczywiście były inne czynniki, jak potrzeba siły roboczej, tak do odbudowy kraju, że byli ściągani migranci. Tylko że ten oczywiście model gastarbeitera wyglądał tak, że Niemcy mieli nadzieję, że ci Turcy przyjadą i wyjadą z powrotem, jak już zrobią swoje, nie zostali. No i potem rzeczywiście w latach 60., 70. już chciano, żeby oni zostali. No i pomysł był taki, żeby stworzyć Niemcy otwarte, takie Niemcy, gdzie już właśnie nigdy więcej nie dojdzie do powtórki z przeszłości. I rzeczywiście dzisiaj Niemcy uważają się za moralne mocarstwo, za kraj, który wyciągnął wnioski ze swojej historii, który się pozbył jakichkolwiek skłonności ciągle do wszystkiego, co jest narodowe. Niemcy mają nawet nie konstytucję, mają ustawę zasadniczą, nie są ustawę zasadniczą. Niemcy mają instytucje i na tym powinien i opiera się ich patriotyzm. Natomiast wszystko, co dotyczy dumy narodowej, patriotyzmu, to jest w Niemczech bardzo problematyczne. I właśnie ten marsz lewicy przez instytucje, on właśnie doprowadził do różnych rozliczeń. Wszyscy chyba pamiętamy tą wystawę słynną o Wehrmachcie, tak, gdzie się nagle okazało, bo panowało przekonanie, że Wehrmacht to byli ci dobrzy Niemcy, którzy w przeciwieństwie do SS zachowywali się przyzwoicie. Nagle ta wystawa o Wehrmachcie, gdzie się nagle okazało, że Wehrmacht wcale nie była inna. No i do tego doszedł oczywiście spór, słynny Historikerstreit, spór historyków, gdzie także były debaty, się toczyły o tym, czy można porównać nazizm do bolszewizmu, czy te zbrodnie w jakikolwiek sposób się równają. Była to bardzo, bardzo burzliwa kłótnia, pamiętam, i rzeczywiście ci historycy
jak Ernst Nolte, którzy tak uważali, no, byli obłożeni pewnym ostracyzmem. Tak? To nie było przyjęte, żeby uważać, że krótko mówiąc, Stalin spowodował tyle samo ofiar, co Hitler, może nawet i więcej. Więc o tym był spór. No i jednocześnie oczywiście ta denazyfikacja, której mówiono dużo, ona tak naprawdę nie miała miejsca. Nie można nawet powiedzieć, ona nie miała miejsca w tak niewielkim zakresie, że do lat 80. w zasadzie późnych lat 80. byli członkowie NSDAP, zasiadali w szeregach większości partii ludowej, SPD, CDU. Byli pan, jak mu tam, był burmistrzem, prawda, no tak. I w związku z tym to wszystko, tej denazyfikacji de facto nie było, a kanclerz Helmut Kohl, kanclerz Zjednoczenia, jako młody polityk wspierał finansowo byłych SS-manów i ich rodziny. Było takie stowarzyszenie samopomocy byłych członków Waffen-SS, to się w skrócie HIAG, które, no, Hilfswerkhauser, zwany tak na cześć generała Reichswehr i Waffen-SS Paula Hausera. No i oni pomagali uwięzionym po procesach norymberskich SS-manom, którzy potem mieli trudności z odbudowaniem sobie życia, jak już ich wypuszczono. No i Helmut Kohl wpłacał co roku tam 200 marek czy coś takiego właśnie na to stowarzyszenie. To zostało oczywiście skrzętnie ukryte, że został kanclerzem, ale za sprawą tygodnika Der Spiegel potem wypłynęło. Się po prostu to wyszło na jaw. Natomiast no, tak wyglądała mniej więcej denazyfikacja, czyli Niemcy po wojnie tak naprawdę do ruchu 68 nie dokonywali żadnego rozliczenia. To był okres, kiedy była bardzo duża potrzeba w społeczeństwie, żeby zapomnieć, żeby odbudować kraj, żeby stworzyć nowy dobrobyt. No i denazyfikacji nie było, alianci na niej nie nalegali, a nie było jakby motywacji do tego, żeby ją dokonać, już pomijając oczywiście także różne praktyczne aspekty, czyli na przykład to, że no nie dało się wymienić wszystkich sędziów, wszystkich urzędników, wszystko było po prostu niemożliwe. W związku z tym byli oni przejmowali także oczywiście do struktur nowotworzącej się Bundeswehr. Czyli nie było tak naprawdę rozliczenia do lat 60. A potem to rozliczenie oczywiście się zaczęło. No ale jednocześnie, jak już mówiłam, Niemcy bardzo chciały wyjść z tej roli, można powiedzieć, państwa pod specjalną opieką Zachodu. Była to Westbindung, czyli to przywiązanie zachodnie. No i Helmut Kohl tak naprawdę podjął pierwszą taką próbę, bo jak przyjechał Ronald Reagan do Niemiec w 1985 roku, to Helmut Kohl zabrał go na cmentarz wojskowy w Bitburgu. Zresztą wywołało ogromny skandal, ponieważ tam byli pochowani członkowie Waffen-SS oraz żołnierze amerykańscy. I składając hołd na tym cmentarzu, symbolicznie dokonało się po pierwsze zrównanie tych ofiar ze sobą. Bardzo zręcznie Kohl to zrobił, w sposób symboliczny. No i historycy zarzucili Kohlowi, że chce dokonać normalizacji tej wojny jako wojny europejskiej. Oni sobie, że mamy dzisiaj takie pojęcie. I to się stało już bardzo dawno. Kohl tak naprawdę to zrobił. I że chce ustawić Niemcy na równi z zachodnimi aliantami. Tak chciał, o to mu chodziło. Ta wizyta Reagana, ta wizyta na tym cmentarzu w Bitburgu, temu właśnie służyło. I to był główny element polityki zagranicznej, historycznej wtedy Niemiec Kohla. Wysiłek na rzecz odzyskania politycznej suwerenności, a tym samym stopniowe dojście do współpracy z sojusznikami na poziomie oczu, jak równy z równym. I niemiecka przeszłość była główną przeszkodą na tej drodze. Tak? Zaprzeczenie tej przeszłości byłoby bezcelowe. Oni nie mogli po prostu powiedzieć, tego nie było. Tak? To tego się nie dało zrobić, ale to też nie było intencją Kohla. Nie musiał wymyśleć szereg symbolicznych gestów, które jednoczesnym uznaniu przeszłości jednocześnie doprowadziłyby do jej dedramatyzacji. Dedramatyzacji i pozwoliłyby Niemcom wyjść z pozycji pokory i pokuty. Tak? Tutaj w bardzo silnym kontraście do tego, jak Willy Brandt przyjechał do Warszawy i tak ukląkł, to tutaj mamy właśnie wstawanie z kolan.
Mamy wstawanie z kolan, czyli 15 lat po tym geście Brandta mamy już wstawanie z kolan. No i oczywiście wraz ze zjednoczeniem Niemiec i nastaniem Berlińskiej Republiki Niemcy znowu dotarły jakby do pewnej cezury i znalazły się niejako w punkcie wyjścia. No bo teraz te Niemcy się jednoczyły i to pozwoliło im na, czy doprowadziło do tego, że zaczęli się zajmować własnym losem, czyli wypędzeni, narracja o tym, że Niemcy też byli ofiarami wojny, to właśnie potem zaowocowało takimi filmami jak Upadek, tak, serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. W zasadzie całe lata 90. wraz z tą dyskusją wokół tej berlińskiej czy bońskiej republiki, bo ona się toczyła dosyć długo, byli ci, którzy uważali, że Bońska Republika, Niemcy ze stolicą w Bonn zjednoczone byłyby lepszym rozwiązaniem, bo one byłyby, symbolika tego byłaby taka, że to by były inne Niemcy. No ale byli zwolennicy Berlińskiej Republiki, którzy ostatecznie wygrali ten spór. No i wtedy właśnie zaczęło się poszukiwanie współwinnych Holokaustu wśród narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Pomagali w tym Niemcom oczywiście polscy historycy, między Jan Tomasz Gross i temu podobni. No i to także wynikało z tego, że Niemcy uznali, no, że teraz już, prawda, są zjednoczone, są o wiele silniejsze niż były, gdy były podzielone, są silniejsze politycznie, silniejsze gospodarczo. No i dokonały przecież wiwisekcji swojej przeszłości. No to teraz jest czas na innych. Niemcy zachowali się przyzwoicie i moralnie. Czas, żeby inni się zachowali podobnie przyzwoicie i moralnie i przejrzeli także swoją historię. Oczywiście na to się nałożyła także lewicowa narracja, bo bardzo silna w latach 90. zaczęła być taka narracja lewicy, że w sumie wszystkie wojny są złe, w wojnach to w zasadzie są tylko dwie strony, żołnierze i cywile, sprawcy i ofiary, wszyscy żołnierze to sprawcy w jakiś sposób, wszyscy cywile to ofiary. I zaczęto dzielić to w ten sposób, mówić, że no także i w Polsce byli sprawcy i ofiary. No idąc według tego schematu i dzieląc wszystko w ten sposób, no to w zasadzie ci, co zginęli, cywile, to były ofiary, a ci, co strzelali, to byli sprawcy. I ta narracja się na to... Niektóre ofiary się broniły. Tak. No i to oczywiście był wykwitem pacyfizmu, tak? Tego całego ruchu pacyfistycznego. W Niemczech były te marsze wielkanocne, ustamiasze. I to wszystko oczywiście wpłynęło bardzo silnie na całe to rozliczenie z przeszłością, na te dyskusje, debaty, które toczyły się wśród historyków i także w Niemczech. No, było to, krótko mówiąc, próba wymuszenia kolektywnej ekspiacji na wszystkich sąsiadach innych narodach, które uczestniczyły w II wojnie światowej. No, dla zachodnich Niemiec historia w jakiś sposób kończyła się w 1945, a potem one mogły zająć się swoimi rozliczeniami. Natomiast no, dla nas, dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, historia skończyła się w 1989. I myśmy w tej narracji, która się tworzyła przez cały okres komunizmu na Zachodzie, myśmy nie uczestniczyli. Myśmy nie uczestniczyli w tych dyskusjach, my nie uczestniczyli w tych debatach. W związku z tym Niemcy uznały, że ponieważ one już to mają za sobą, więc mogą nam troszeczkę pomóc w tym, abyśmy się zajęli ciemnymi akapitami naszej historii. Gdy czytamy właśnie takie artykuły w niemieckich mediach, no to jest to wprost formułowane. Tak? To jest to formułowane i wyrażane w takim tonie dobrego wujka. Dobry wujek zrobił brzydkie rzeczy w przeszłości, ale już przeprosił za to tysiąckrotnie, już się pokajał. Czas na was, drogie dzieci, teraz jesteście w Unii Europejskiej, jesteście z nami, my chcemy dla was tylko dobrze i tak dalej. Ponieważ Niemcy stały się siłą rzeczy po 1989 roku, jak Polska była słaba i gospodarczo, i politycznie, bo bankrutem, i chciała wrócić do tej europejskiej wspólnoty, chciała wejść do Unii Europejskiej, Niemcy stały się siłą rzeczy naszym protektorem. To było zresztą nieuniknione. To był nasz kraj sąsiedni, po pierwsze. Po drugie, było to silne, bogate państwo, które na dodatek miało interes w tym, żeby zająć się naszym regionem jako strefy wpływów, go zagospodarować. Więc siłą rzeczy Niemcy uznali, że ponieważ tak jest,
to ich zadaniem jest także nieść kaganek oświaty do tej części Europy i nam troszeczkę pomóc, żebyśmy też stali się lepszymi ludźmi. To jest tak troszeczkę w tym kierunku to tendowało. No i niektórzy oczywiście twierdzą, że Niemcy cierpią na historyczną neurozę, czyli chcieliby zapomnieć o przeszłości, ale nie mogą od niej uciec, no bo zrobili z niej siłą rzeczy podstawę tego swojego otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa, którego bronią. No, argument przeszłości zawsze się pojawia, gdy ktoś krytykuje na przykład przyjmowanie imigrantów w Niemczech, no to zawsze wyciąga się argument martwego dyktatora i tym, żeby właśnie, no, czyli w jakiś sposób Niemcy potraktowali tą przeszłość instrumentalnie, ona im służyła do budowy tego społeczeństwa, tego moralnego mocarstwa, no, a jednocześnie im to ciąży, dlatego że Niemcy chcą być postrzegane i uważają siebie za kraj właśnie otwarty, tolerancyjny, bardzo nowoczesny, bardzo postępowy. Kraj, gdzie się produkuje, gdzie jest ogromny przemysł, jakościowo dobre produkty, samochody, co tam jeszcze. I Niemcy bardzo nie lubią, gdy im się przypomina o tej przeszłości, bo im to po prostu waży na wizerunku, a jednocześnie ta przeszłość jest głównym argumentem do tego, aby na przykład prowadzić politykę otwartych drzwi wobec migrantów. Czyli jest to przeszłość, od której chcieliby uciec, ale nie mogą. I to prowadzi właśnie do tego, co no niektórzy eksperci w Niemczech mówią właśnie, to prowadzi do takiej bardzo osobliwej neurozy, w której Niemcy utknęli. I nawet powstała taka książka Hans Olaf Henkel, europoseł niemiecki, z takiej małej partii prawicowej napisał taką książkę Niemcy na kozetkę. On uznał, że nadszedł chyba moment, kiedy Niemcy powinni przejść bardzo poważną psychoterapię, bo im się strasznie porobiło od tego wszystkiego i że miotają się od ściany do ściany i że to jest po prostu bardzo poważna, głęboka neuroza, z której powinni się zdecydowanie leczyć. No więc tak troszeczkę ci biedni Niemcy się miotają i w związku z tym oczywiście mamy różne dla nas nieprzyjemne dyskusje. Dlatego moim zdaniem pojawiają się takie określenia jak polskie obozy. To wszystko jest konsekwencją sposobu, w jaki Niemcy się z tą swoją historią uporali, czy też nie uporali, w zależności jak się chce na to spojrzeć. No i teraz oczywiście przechodzimy do kwestii reparacji. No więc Niemcy wykonali tysiące gestów wobec Polski, jeśli chodzi o symbolikę. Wielu polityków się kajało, przepraszało, błagało o wybaczenie. Mieliśmy nawet takie inicjatywy w obie strony, to jeszcze za czasów komuny, prawda, list biskupów i tego typu rzeczy. Ale Willy Brandt przyjechał, ukląkł, klękali inni. Pod tym względem Niemcy, jeśli chodzi o sferę symboliczną, no nie można im odmówić tego, że kajali się. Kajali się, cały czas się kajali. Równocześnie niestety podjęli wiele starań, żeby w sferze realnej nie musieć zapłacić za swoje zbrodnie, w każdym razie jeśli chodzi o Polskę, ale nie tylko. Tak? Ja przypominam, że Grecy też się upominają od dawna o swoje. A więc podejmowali starania, żeby nie wypłacić nam reparacji. To rzeczywiście, czy Polska w 1953 roku zrezygnowała, czy nie z tych reparacji jednostronnie wobec całych Niemiec, bo to jest dyskusyjne, czy tylko wobec NRD i pod naciskiem Moskwy. W każdym razie przez Niemcy jest to uznawane za rezygnacja z reparacji. No i kolejna rezygnacja z reparacji jakby nastąpiła i trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście w pewnym sensie jest prawdą, nastąpiła właśnie po upadku komunizmu, czyli te dwa traktaty w 90 i 91 roku, to jest traktat 2+4 oraz traktat o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie. Dwa traktaty, które były negocjowane przez polski rząd z Niemcami, 2+4 był negocjowany przy udziale oczywiście wszystkich aliantów, i w obu przypadkach
Polska straciła okazję i możliwość uzyskania reparacji. To było związane z tym, że oczywiście Polska w roku 90 była niczym. Było państwo zbankrutowane, słabe politycznie, słabe gospodarczo, które nie miało żadnych wpływów. Tak, alianci po prostu, oprócz Stanów Zjednoczonych, alianci nie byli zainteresowani kwestią reparacji dla Polski w ogóle. Więc jak był negocjowany traktat 2+4, z którym miało zostać zjednoczenie Niemiec w jakiś sposób ustalone, no to Helmut Kohl, tenże kanclerz, który zresztą był bardzo popularny w Polsce, o dziwo, bardzo zręcznie negocjował ten traktat. To znaczy, po pierwsze, nakłamał Amerykanom, czyli George Bush przyjechał i Helmut Kohl mu powiedział, że reparacje zostały Polsce wypłacone. To była pierwsza rzecz. Czyli Amerykanie zostali, po prostu Kohl zwyczajnie okłamał. Druga rzecz to była taka, że podczas negocjacji ze stroną polską Kohl cały czas kwestionował granice na Odrzejnysie. Było to narzędzie w tych negocjacjach, z którym się posługiwał bez większej żenady. Zresztą ostatecznie traktatu granicznego nie podpisał Kohl. Go nie podpisał. Podpisał go Hans-Dietrich Genscher. Kohl go nie podpisał, ponieważ obawiał się środowisk wypędzonych, którzy byli bardzo silnie reprezentowani w niemieckiej chadecji i którzy stanowili spory elektorat i trochę jak żydowskie lobby w USA miały spore wpływy na CDU. W związku z tym Kohl w ogóle nie chciał tego traktatu granicznego podpisać. Natomiast zostało to wymuszone na Niemcach, także przez aliantów, żeby ta granica została na stale ustalona, ale było to używane jako argument przez stronę niemiecką w negocjacjach z Polską. A polskie władze, wówczas słabe, uważały, że nie mają żadnych instrumentów do dyspozycji, żeby kwestię reparacji tak naprawdę podnieść. W związku z tym do traktatu 2+4 to w ogóle nie wpłynęło. Po drugie, traktat 2+4 nie jest traktatem pokojowym. To też Niemcom się udało. Gdyby traktat 2+4 był traktatem pokojowym, to musiałyby się w nim znaleźć reparacje. Ale jest to dokument, traktat, który ma tą samą funkcję, to traktat pokojowy, ale traktatem pokojowym nie jest. I dzisiaj, jak ta dyskusja się toczy w niemieckich mediach, to można przeczytać takie komentarze, że to był największy majstersztyk dyplomatyczny Kohla. Niemieckie media się z tego cieszą, chwalą Kohla za to, że udało mu się wykonać naprawdę majstersztyk, wszystkich ograł. I sprawa reparacji oddaliła się, jak widać, na amen, bo taki jest fakt. W traktacie o dobrosąsiedztwie również nic nie ma o reparacjach, z dokładnie tych samych przyczyn. Była ogromna asymetria między Polską a Niemcami wtedy i ta asymetria jest bardzo widoczna właśnie w traktacie dobrosąsiedzkim. Jest ustalenie zasad co do mniejszości niemieckiej, są zapisy dotyczące wspierania, tak jakby to były jakieś niemieckie szkoły i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o przeciwną stronę, stronę polską, to tego nie ma. Jest ogromna nierównowaga w tym traktacie, która jest widoczna natychmiast. I ona jest dokładnym, lustrzanym odbiciem realnej sytuacji politycznej wówczas, czyli realnego układu sił. Oba te traktaty były dyktowane przez silniejszą ze stron i nie wpłynęło tam wiele rzeczy, które były dla strony polskiej ważne, tylko został tam dorzucony zapis, że wszystkie te rzeczy, które nie zostały ustalone odnośnie Polski, zostaną ustalone w późniejszym terminie. Tylko wszyscy wiemy, jak to jest, że lata mijają, a w późniejszym terminie się okaże, że to już nie leży w interesie i tak dalej. I tak rzeczywiście się stało i taką sytuację mamy dziś. Czyli po prostu wtedy nie zostało to zapisane i dzisiaj musimy z tym żyć. No i oczywiście można powiedzieć, że była jeszcze kolejna przyczyna, a właśnie ta kolejna przyczyna jest w tytule mojego wykładu, czyli kicz pojednania.
bo to, co widzieliśmy po 1989 roku w stosunkach polsko-niemieckich, to mówiono o przełomie, o zasadniczym zwrocie, o nowym etapie, o nowej jakości, o wspólnocie interesów polsko-niemieckich. Tak? Wszystko to mieliśmy się zrosnąć, pamiętacie może Państwo, bo mówił o zrośnięciu się Polski i Niemiec, tak jak się zrosły niby Niemcy i Francja. I to wszystko było, no, Klaus Bachmann to wtedy nazwał kiczem pojednania. I ten kicz pojednania Niemcy nam nie bezustannie serwowali, bo to wychodziło głównie ze strony niemieckiej, że oni tak bardzo chcą się z nami pojednać, że oni nas tak kochają, że my przecież, my Niemcy, Polacy powinniśmy przezwyciężyć tą historię tylko razem. I ten kicz pojednania bardzo skutecznie zasłonił całą resztę, czyli pod tym kiczem pojednania nie było widać wszystkiego tego, co nas dzieliło, nie było widać interesów sprzecznych, nie było, troszeczkę złagodziło to poczucie właśnie nierównego traktowania w przypadku traktatu o dobrym sąsiedztwie, no bo jeśli wystarczyło to pokryć odpowiednią patyną z kiczu i Polacy byli zachwyceni. Polacy, którzy, jak to Bartoszewski określił, brzydka panna na wydaniu, prawda? Tak, na co może liczyć. No takie było wtedy rzeczywiście nastawienie. Nie zapominajmy o tym, że przecież te wszystkie, to granie na polskich kompleksach, to przez ile lat mieliśmy taką narrację w mediach, gdzie czytano zachodnie gazety, tak, następnie referowano, co one piszą i na tej podstawie budowano ocenę działań własnego państwa, tak? Przez lata tak mieliśmy, to dopiero w jakichś, nie wiem, ostatnio kilku latach się zmieniło. Czyli po prostu brzydka panna na wydaniu była szczęśliwa, że tak naszym celem w tych latach 90. było wejść do NATO. Mówiono o powrocie do wspólnoty europejskiej, do Europy wręcz, a Polska leży w samym środku Europy i raczej się nigdzie nie wybiera, natomiast narracja była, że my, nie stać nas na nic więcej, tak? Nie stać nas na nic więcej, powinniśmy się zadowolić tym, że pozwolą nam wrócić do tego miejsca w tej Europie i się z nią zintegrować. To było celem działań politycznych polskich władz przez wiele, wiele, wiele lat. No i oczywiście Niemcy potrafiły to także wykorzystać i między innymi oczywiście w kwestii reparacji. No i teraz jakby mamy taką sytuację, że zresztą kwestia reparacji potem nie była podnoszona w ogóle i pojawiła się tak naprawdę dopiero, kiedy pojawiło się tak zwane powiernictwo pruskie. Powiernictwo pruskie, które zaczęło stawiać różnorodne żądania odnośnie zwrotu ziem w Polsce, odszkodowań za te ziemie, tak? I wtedy dopiero polski Sejm się podjął tego tematu. Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy zaczął wyliczać zniszczenia, ile zostało zniszczone w Warszawie. No i pojawił się jaki wniosek i była uchwała w 2004 roku, że wszystkie kwestie związane z przejęciem przez Polskę majątków po byłych przesiedleńcach ziem odzyskanych są ustatecznie że zakończone, niepodlegające jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu czy Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych. I tam się znalazło też stwierdzenie, że Polska nie będzie związana jakimkolwiek orzeczeniem w tych sprawach przyjętym przez instytucje Unii Europejskiej. No i oczywiście potem była jeszcze kolejna uchwała, to już w reakcji na działania Związku Wypędzonych i powiernictwa pruskiego, że polski rząd będzie się domagał od Niemiec reparacji wojennych. I to był taki pierwszy moment, kiedy ten temat rzeczywiście się pojawił jako argument w relacjach polsko-niemieckich, jako temat sporu. Oczywiście to centrum wypędzeń, które się budowało w Berlinie, to już od końca lat 90. to było oczywiście dużym tematem sporny w relacjach polsko-niemieckich, ale temat reparacji pojawił się właśnie wraz z powiernictwem pruskim jako reakcja. Czyli można uznać, że pojawił się wtedy jako rodzaj karty przetargowej w relacjach bilateralnych, czyli jako jakiś rodzaj środku nacisku. Znaczy wtedy, w 2004 roku, ewidentnie nie traktowano tego
jako realne żądanie, tak? Że chcemy dostać te reparacje i tak, tylko jeśli wy będziecie od nas żądali odszkodowań, to wtedy my wam wyliczymy i się wtedy policzymy i zobaczymy, kto komu ile jest winien. Należy przy tym zaznaczyć, że wcześniej oczywiście toczyły się negocjacje w sprawie odszkodowań indywidualnych i że rząd Kola tak naprawdę robił wszystko, co w jego mocy, żeby także tych odszkodowań nie wypłacić. Tak? Chodziło oczywiście dla robotników przymusowych, dla ofiar tak, Holokaustu, które przeżyły obozy, więzienia i getta. I tak naprawdę w 1991 roku 500 milionów marek poszło dla, poprzez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie na ofiarę prześladowań nazistowskich, a dopiero pod koniec 1999 roku, jak już był kanclerz Gerhard Schröder z SPD, dopiero wtedy tak naprawdę wynegocjowano 10 miliardów marek dla byłych robotników niewolniczych przymusowych III Rzeszy, także w Polsce. Wypłaty tak naprawdę nastąpiły dopiero gdzieś latem 2000 roku. Były indywidualne wypłaty polskim ofiarom III Rzeszy. W sumie wypłacono 1 812 000 000 marek. No i to dopiero z rządem Schrödera tak naprawdę udało się doprowadzić do uregulowania kwestii świadczeń finansowych za pracę przymusową. I oczywiście dlaczego się udało? Ponieważ do Niemiec trafiły pozwy amerykańskich obywateli żydowskiego pochodzenia przeciwko państwu niemieckiemu i niemieckim koncernom, które w czasie II wojny światowej korzystały z pracy robotników przymusowych. I nacisk ze strony środowisk żydowskich spowodował, że także i polskie żądania zostały uwzględnione i wypłacone. Tak naprawdę był to istotny czynnik. Więc dostaliśmy, jak na razie mówimy o wypłatach rzeczywiście odszkodowań indywidualnych. I o te odszkodowania oczywiście nadal można się teoretycznie ubiegać. I o tym, że takie wypłaty są nadal możliwe, Niemcy oczywiście proponują takie rzeczy w tym całym sporze reparacyjnym, który obecnie toczy się z Polską. Strona niemiecka mówi, że indywidualne roszczenia bardzo chętnie, czyli wypłata ofiarom, ich rodzinom, natomiast reparacje nie. Odszkodowania tak, reparacje nie. Taka jest pozycja, takie jest stanowisko strony niemieckiej, przy czym oczywiście Niemcy w dużej mierze mają prawo po swojej stronie. Bardzo trudno byłoby z punktu widzenia prawnego, oczywiście nie jestem prawnikiem, natomiast nawet ci w Niemczech historycy, którzy i eksperci, którzy są przychylni reparacjom dla Polski, wiem, że droga prawna będzie bardzo trudna, bardzo trudna. Szanse sukcesu są bardzo niewielkie, co oczywiście oznacza, że decyzja o wypłacie reparacji może być decyzją tylko polityczną. Teraz jest pytanie, jaki interes niemiecki rząd miałby w wypłacie takich reparacji? Biorąc pod uwagę, że bez względu na orientację polityczną, niemieckie społeczeństwo nie zaakceptowałoby takiego rozwiązania. Niemcy, te młode pokolenia, w ogóle uważają, że ich to nie dotyczy. Uczestniczą w procedurze upamiętniania w sposób zrytualizowany. To pokazują badania, że odbywają się jakieś uroczystości w Dachau, a ludzie nie do końca wiedzą dlaczego. Znaczy wiedzą, że to ma związek z II wojną światową, gdzieś jest jakaś niemiecka wina, ale to upamiętnienie stało się pustym rytuałem. To są rytuały. Te rytuały są odprawiane co roku, ale one są coraz bardziej pozbawione treści. I coraz mniej dla społeczeństwa tego młodego jest jasne, albo w ogóle ciekawe, czego to dotyczy. A ci Niemcy, którzy powiedzmy urodzili się tuż po wojnie, jak to Kohl nazwał, łaska późnego urodzenia. Że jego dosięgnęła łaska późnego urodzenia, się urodził po wojnie. To oni właśnie uważają, że to już wystarczy, ile można.
Płacimy, płacimy, przepraszamy, przepraszamy. Całe moje życie przepraszaliśmy. Starczy. Tak? To już jest tak odległe. 80 lat, co i będziemy... Ile lat jeszcze będziemy, tak, wypłacać? To widać też w debatach, w dyskusjach, że ludzie się emocjonują w Niemczech, jak się ten temat dyskutuje i właśnie jak jest ktoś, jest publiczność, to wstają, mówię, no ile lat jeszcze, tak? 80 lat minęło. Czego jeszcze chcecie? To jest ten argument podnoszony. Dlaczego mamy teraz płacić? Teraz, tak? Więc nie ma tak naprawdę w społeczeństwie poparcia dla takiego rozwiązania, co oznacza oczywiście, że byłoby to bardzo ryzykowne dla każdego niemieckiego rządu, każdej partii politycznej, gdyby się tego podjęło. Bo za tym może iść przegrana w wyborach, utrata władzy i tak dalej. Więc to nie jest popularnym rozwiązaniem, nie pomijając oczywiście fakt, że suma jest ogromna, nawet jak na takie państwo jak Niemcy, jest bardzo dużo pieniędzy, 850 miliardów euro, to jest gigantyczna suma. No i teraz jest też oczywiście taka kwestia jak to, że Polska nie jest jedynym państwem, któremu należałyby się reparacje od Niemiec. Zapominajmy, Niemcy zniszczyły całą Europę. I oprócz oczywiście takich państw jak Grecja, które także się zgłosiły po reparacje, gdzie zresztą sytuacja prawna jest o wiele lepsza. Grecy się tych reparacji nie wyrzekli, a poza tym chodzi także o ogromny kredyt, który Trzecia Rzecza wymusiła na greckim banku centralnym w czasie wojny, w 1942 roku bodajże, i tego kredytu nigdy nie spłaciła. Oczywiście doliczając odsetki, tak, i wyliczając inflację, to się z tego zrobiła całkiem spora suma. A to nie są reparacje, to jest kredyt i prawo wymaga, żeby taki spłacić. Więc tutaj rzeczywiście Grecy mają silne podstawy prawne, ale niemiecki rząd i tak mówi nie. I teraz jest pytanie, czy Grecy pójdą na całość i będą próbowali ta drogą prawną taką płatność wymusić, ponieważ no, są w strukturach europejskich, w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej. Z jednej strony chcieliby bardzo się dzięki takim reparacjom w tej sytuacji wyrwać, ale z drugiej strony to zadłużenie, które ma Grecja, w dużej mierze leży, spoczywa w niemieckich i francuskich bankach, bo tam je zaciągnęli. Patowa sytuacja, stosunkowo trudna, nie wiadomo jak z tego wyjść, więc Grecy straszą jak na razie, ale tego następnego kroku nie podejmują. No, to są takie uwarunkowania, można powiedzieć, zewnętrzne, które powodują, że to jest czasami trudne. No więc, jeśli chodzi o Polskę, musiałaby to być decyzja polityczna, która może pociągnąć za sobą niezadowolenie społeczne oraz oczywiście otworzyć puszkę Pandory. Po Grecji są jeszcze kraje bałkańskie, które też Włosi mogą mieć roszczenia, Włosi. Mamy tutaj, by się cały szpaler ustawił i Niemcy mieliby problem, bo nie przestaliby po prostu płacić. To jest prawo precedensu. Jak się jednemu krajowi da, to następnie trzeba będzie dać wszystkim. No i tego Niemcy się oczywiście boją. I szczerze mówiąc, tak długo jak Niemcy są państwem tak silnym jak obecnie, trudno będzie je do tego skłonić, aby zmieniły w tej sprawie stanowisko. Izrael, przypominam, dostał od Niemców miliardy, bo Niemcy były państwem słabym i chciały czegoś w zamian. Tak? To była pewna wymiana. Niemcy potrzebowały wsparcia Izraela, a w obecnej sytuacji polsko-niemieckiej po prostu tak nie jest. Niemcy mogą spokojnie sobie powiedzieć, nie wypłacili. Teraz, jeśli chodzi o to, jak ten spór jest prowadzony przez polski rząd, to nie do końca wiem, co jest celem tych żądań reparacyjnych. I powiem to otwarcie. Nie do końca wiem, co jest celem tych żądań reparacyjnych. Czy strona polska liczy rzeczywiście na wypłatę tych 850 miliardów euro, co podkreśla poseł Mularczyk, który tam cały czas liczy i zbiera ile co i za co. Czy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest
bardzo trudne, a wręcz niemożliwe bez decyzji politycznej strony Berlina i traktuje to znów jako rodzaj karty przetargowej, jak to było w przypadku powiernictwa pruskiego, czyli wy nam tutaj o praworządności, że coś tam naciskacie, próbujecie nam tutaj rynek wolny w Unii ograniczyć, to, tamto, a my wam tutaj wyskakujemy z reparacjami, to nawet na wyspach Kiribati o tym piszą i jest wam łyso i bardzo, bardzo tego nie lubicie, w związku z tym, tak, czy to jest rodzaj instrumentu politycznego, nacisku, presji, czy może chodzi o to, żeby może nie uzyskać tych 850 miliardów euro, ale może mniej. Propozycje były ze strony niemieckiej w ramach tej dyskusji. Odbudowa Pałacu Saskiego, stworzenie jakiegoś specjalnego funduszu dla, nie wiem, polskiej młodzieży, czegoś tam, co Niemcy proponowali, żeby dać 50 miliardów zamiast 850. Różne tutaj były propozycje, nawet chyba próbowano nas troszeczkę tak udobruchać tym pomnikiem dla polskich ofiar w Berlinie, którego chyba jednak nie będzie, bo się pokłócili tam wszyscy i uznali, że zresztą ta cała debata jest dla Polski dosyć poniżająca, no bo najpierw oferuje nam się pomnik, tak, tylko dla polskich ofiar, a potem zaczyna się dyskusja, dlaczego tylko dla Polaków, może wrzućmy tam jeszcze Ukraińców, a może jeszcze, nie wiem, Bałtów, którzy przecież wiadomo mieli zupełnie inną rolę w wojnie niż my, no myśmy ofiarami, tam były jednak oddziały Waffen-SS, Galicję, temu typu atrakcje, więc dla nas jest to poniżające, tak, i naprawdę mam momentami wrażenie, że Niemcy tego nie rozumieją, tego nie czują. Ja to próbowałam niektórym niemieckim politykom wytłumaczyć, że to jest przykre taka dyskusja, że to znaczy, że dla nich po prostu między Ukraińcami nie ma żadnej różnicy i to, i jeżeli to jest prezent dla nas, no to dziękuję za taki prezent, jeżeli oni tego nie rozumieją. Więc jest to wszystko jakieś takie dla mnie nieokreślone, ja po prostu nie wiem, jaki jest strategiczny cel rządu. Czy chodzi o to, żeby te reparacje wymusić, to mogę powiedzieć, że powodzenia, bo nie widzę na to szans. Czy służy to do tego, żeby uzyskać coś innego? Jeśli tak, to co? Jak dotąd nie znam odpowiedzi na to pytanie. A jeśli służy to tylko do tego, żeby, nie wiem, w polityce wewnętrznej kogoś tam zagospodarować i coś tam zagospodarować, no to jest to głupie, dlatego że wystrzelimy się z tych argumentów wobec Niemiec. Chodzi o to, że odsłanianie kart tylko po to, żeby kogoś tam zagospodarować, jakieś tam platfusy albo inne nieprzyjemne zjawiska polityczne, jest bez sensu. Więc szczerze mówiąc, trudno mi jest odpowiedzieć tutaj na to pytanie, do czego to służy, jeśli chodzi o nasz rząd. Trzeba by zapytać o to przedstawicieli rządu. Natomiast faktem jest, że Polska ma moralne prawo domagać się tych reparacji. Pytanie, czy ma szansę je względem prawnym otrzymać. I to jest tutaj zasadniczy problem. No i oczywiście nie da się ukryć, że błędy zostały popełnione w przeszłości. I mówię nawet o tym w 1953 roku, bo Polska była tak pod okupacją sowiecką, nie byliśmy wolnym państwem, była Polska komunistyczna, ludowa i tak dalej, więc ta rezygnacja z reparacji została wymuszona przez Moskwę w ten sposób. Ale no to, co nastąpiło już w momencie upadku komunizmu i jednoczenia się Niemiec, no to rzeczywiście to były błędy. Można na to patrzeć tak, że i tak nie mieliśmy szans niczego wynegocjować, byliśmy na tyle słabi, ale faktem jest, że to jest podnoszone jako argument, iż to są dokumenty prawne. Tak? I w traktacie 2+4 jest zapis, że reparacjami nie będziemy się już zajmować. Czarno na biało. To znaczy, że no, to jest teraz, służy jako dla Niemców jako argument, żeby mówić, kwestia reparacji jest zamknięta. I to będzie nam bardzo trudno
przeskoczyć. Więc niestety mamy neurotycznych sąsiadów, którzy chcieliby być fajni, otwarci i straszliwie moralni, w związku z tym nas okropnie męczą, a równocześnie się od tej historii swojej wyzwolić nie potrafią i na dodatek używają jej jako głównego argumentu do tego, żeby wprowadzać u siebie wszystkie lewicowe, postępowe idee i najchętniej jako pierwsi. Więc to takiego mamy sąsiada, z takim musimy żyć i Niemcy właśnie weszły chyba w poważną recesję, więc zobaczymy, co się z tego jeszcze rozwinie, bo bardzo spadła niemiecka produkcja przemysłowa. Uspokajam Państwa, nasza nie spadła, tylko wzrosła, więc recesja chyba dotyczy głównie Niemiec. Natomiast no, Niemcy mają teraz pewne problemy strukturalne, bardzo przestarzały przemysł, który nawet nie został porządnie scyfryzowany. No bo myśmy mieli szczęście w nieszczęściu, bo gdy komunizm upadł, to myśmy od razu zaczęli wdrażać wszystkie nowinki. Myśmy od razu wskoczyli na ten wyższy etap technologiczny. No bo musieliśmy nadrobić. No to już nie braliśmy tego, co tam było wtedy. No, od razu wskoczyliśmy. A Niemcy ten swój przemysł budowali od lat 50. W związku z tym nie wdrażali w ogóle albo z ogromnym zapóźnieniem wszystkie technologiczne nowości. W związku z tym mają dzisiaj dwudziestowieczny przemysł, ogromnie rozbudowany, bardzo przestarzały. Mają problemy z cyfryzacją, z prowadzeniem tego wszystkiego. I to ma swoje skutki, już nie mówiąc o tym, że oczywiście mają problemy demograficzne, brak rąk do pracy. Imigranci, których przyjęli, którzy no nie nadają się za bardzo na fachowców, mają rosnące koszty socjalne, brak przez ostatnią dekadę jakichkolwiek inwestycji wewnętrznych, autostrady w Niemczech się dosłownie rozpadają, same dziury. Bardzo się śmiałam, jak jechałam w Düsseldorfie, pamiętam, autostradą i minął mnie taki pan w Ferrari nisko położonym i on ten Ferrari tak skakał po tych dziurach w tej autostradzie. Więc szczerze mówiąc, Niemcy weszły teraz, skończyła się złota era Merkel, Niemcy wchodzą ewidentnie w fazę stagnacji, a wręcz recesji, a może nawet i kryzysu. Więc może za jakiś czas stosunek sił się zmieni. Wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Status quo to zawsze jest rzecz obliczona na jakiś tam czas. Stosunek sił się zmieni i może będziemy wtedy mieli więcej instrumentów, żeby pewne rzeczy na Niemcach wymusić. Natomiast w obecnej chwili moim zdaniem jest to niemożliwe. Tylko dobrze, że kicz pojednania już zniknął, bo myślę, że bez tego widzi się lepiej i tą fazę chyba mamy już naprawdę za sobą. Wstąpiło pewne urealnienie stosunków polsko-niemieckich, co z Niemców zresztą bardzo duże zakłopotanie wpędziło, bo oni przeczekali w zasadzie tą pierwszą kadencję PiS-u. Te relacje nie były w ogóle budowane, nie były w ogóle rozwijane przez całą tą pierwszą kadencję, bo Niemcy chyba liczyli na to, że jednak przyjdzie Platforma, będą wybory i to będzie tylko jedna kadencja. No i teraz oczywiście nastąpiło taki moment, że przemyślenia i jednak chyba Niemcy się zdecydowali, że będą musieli współpracować z tym rządem, czy im się to podoba, czy nie. No bo już się pojawiły takie artykuły w niemieckiej prasie, co tam, kto tam rządzi w Polsce, w sumie wszystko jedno, czy to PiS, czy PO. No i trzeba już przestać tak siedzieć i czekać, na co my czekamy i tak dalej. Się takie rzeczy pojawiają, więc widać, że oni byli w głębokim szoku, ale jakoś ten szok już im przeszedł i myślę, że teraz zobaczymy, co te relacje są rzeczywiście warte po tym zamrożeniu ostatnich kilku lat. Natomiast no, na reparacje bym nie liczyła i nawet jeśli pan poseł Mularczyk wyliczy tam nie wiem ile, to są rzeczy czysto, czysto hipotetyczne. Ale lepiej mieć ten zamordowany rewolwer w szufladzie. Zawsze warto mieć. Dobrze, to może pytania z sali. Jakie rozwiązanie, jakie Niemcy mogą przejąć? Tak jak Żydzi żądają zwrotu ziemi prywatnych, prawda? Tak samo Niemcy mogą pół Polski zażądać.
że to była ich ziemia i że prywatnie po prostu Polska powinna ich zwrócić. Nie, ale czy to jest podnoszone jako argument często w tej dyskusji, że jakiś Niemiec zawsze, dziennikarz czy kto inny powie, że ale przecież wyście dostali jako reparacje te ziemie. Ale nie, żebyśmy rozumieli tak, jak ale... I potem dobrze, ale to powiem pani tak, to tak samo jak my jesteśmy związani poprzez traktaty, oni są związani poprzez te same traktaty, oni są też związani przez prawo międzynarodowe i oni nie mogą po prostu żądać zwrotu, tak? To można sobie teoretycznie wyobrazić rewizję Jałty, rewizję tego wszystkiego. Ale jak pani sobie to wyobraża w praktyce, tak? Trzeba by zerować wszystkich aliantów, wszystkie strony i poukładać w Europie Zjednoczonej Europie, w Unii Europejskiej granice na nowo? Ale chciałbym zrobić. No ale to nic z tego nie będzie. To